Dziecię grzeczne i nieśmiałe, modre oczka, włoski płowe, wyszeptało coś z pedałem, bowiem zepsuł mu się rower. No i patrzcie, co się dzieje, nie minęła jedna doba, już mu zakładają geje, kartotekę homofoba. Wpadło dziewczę, dziecię po raz wtóry, gdy wyznało straszny ruftu, rower stoczył się do dziury, oba geje są do luftu. No i cóż, za drugą wpadkę nie uchodzi karać lekko, więc zamknięto dziecku matkę razem z panią katechetką. Prot wypełniał raz ankietę i od razu stracił pracę. Ja za żonę mam kobietę, przecież żona to nie facet, a mógł być jak lis przehera. Zapomniałem tekst. Kluczyć sprytnie, mieszać szyki, bo pytanie o partnera nas zastawiono niby w nyki. Raz gorliwy ksiądz kanonik staje i w natchnieniu woła: homotęcza? Niech Bóg broni nas, Sodomy spadła smoła. Już go mają aktywiści za postawę tak niesforną, przymusowo teraz czyści toalety w klubie porno. Rzekła pewna matka w szkole, mnąc bezradnie chustkę w dłoniach: już dla synka dwuje wolę niż prelekcje u Biedronia. Ta tak dostała się za kraty, bo i wina była spora, synek za to ma warsztaty u homoedukatora. Zbyszka karny obóz czeka, gdyż koledze wyznał szczerze: z całowaniem to z daleka, bo na mdłość aż mnie bierze. Lecz uniknął kary Grześ, choć do gejów krzyknął: kable, piszcie donos, mam was gdzieś. Po czym zdjął inex primable, bronił go sam Obergej, dobierając słów misternie o tym, że wybaczać lżej. I o Grzesia sempiternie.